Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar i witajcie w kolejnym odcinku Sterna na moim... Witam serdecznie w kolejnym odcinku Sterna na moim kanale i dzisiaj jest 26 czerwca i dzisiaj robimy, słuchajcie, challenge. Robimy challenge 140 do Broken Ranks. Dlaczego? Dlatego, że... zacznijmy sobie już. O nie, to zrobimy sobie pontonik. A może być na przykład... A nie, nie może być tak. No dobra, niech będzie. Robimy sobie nową postać. Dlaczego? Dlatego, że rycerz dostał nerfy. Jestem załamany, ale z okazji, że jestem youtuberem, Jupiterem, to stwierdziłem, że nie można się poddawać. Trzeba wstać i walczyć dalej. Robimy sobie łucznika. Dokładnie tak. Dlaczego robimy sobie łucznika? Dlatego, że to jest jedyna postać, z którą nigdy nie miałem żadnego kontaktu. Ewentualnie nie licząc 26 levelu wbitego na eventach, takich jak na przykład odbieranie skrzynek dla Mikołaja. Nigdy nie grałem tę postacią. Nie znam jej. Znaczy inaczej, znam ją, ale nie znam, jakby wiecie, praktyki tej postaci. Będę chciał sobie ją wymasterować. Za jakiś czas spotkamy się 140 levelem, tak? Przynajmniej mam taki plan. To wyjdzie, zobaczymy. Weźmiemy sobie losu. Niech jakaś fajna postać z tego wyjdzie. Na przykład bardzo, bardzo ładny Joker. Słuchajcie, myślę, że ten gościu wygląda jak gościu, który chce mieć 140 level i podbić serwery. No, tak czy siak, dajmy sobie, no nie wiem, coś w tym stylu póki co. A, jeszcze jedno w HP. Tak czy siak, gramy sobie oczywiście na tą noże, co może wiele osób zdziwić. Już, spokojnie, tu nie potrzebujemy questów przechodzić, tu lecimy po prostu szybko fabułkę. O nie, mam tutaj w ogóle dzienny bonus PD, nie możemy tego... Jakbyśmy go tutaj odebrali? Nie, to bez sensu. Utorczyk, zdychaj, dobra, super, grajmy. Tu gdzieś dało się pominąć tę walkę, idealnie, lecimy się bić. Jak ta gra jest głośno, czemu ta gra jest taka głośna, halo? Dobra, gra ściszona, o nie, zabij nam wszystkich już, ale że nada. Dobra, tak czy siak, moi drodzy, gramy na tolnoże, gramy łucznikiem. Ja tą postacią generalnie mam dużą ochotę pograć, mam nadzieję, że ona nie opadnie jakoś w trakcie. Postać chyba, myślę, idealna dla mnie, jakby... Ma fajne debuffy, może atakować dystansowo. W sensie jest naprawdę coś fajnego. Chciałem tę postać założyć na Broken Ranks, natomiast no nie mam czym grać póki co. Nie mam czym grać. Rycerz jest pod znakiem zapytania. Jeżeli okaże się, że nerfy na niego nie będą aż tak silne jak myślę, to myślę, że możemy sobie do niego wrócić i tam 140 level bić. Nie widzę jakichś wielkich przeszkód. Tak czy siak wydaje mi się, że nie będzie mi się chciało. W sensie, że jakby wiecie, jak już on dostanie te debuffy, już nie będzie tak mocny jak kiedyś i przede wszystkim będzie po prostu no, słabszy i przez to będzie gra mniej ciekawa, to wydaje mi się, że nie będzie chciał mi się nim grać i po prostu zrobimy sobie inną postać. No, więc twierdzę, że po prostu rycerz nie jest zbyt dobrą opcją. Dodatkowo mam barbarzyńcę, barbarzyńca nie siedzi mi ta postać kompletnie, nie lubię jej stylu gry, w sensie, że wiecie, że... O nie, tu jest sierżant Torun, zaraz mnie zabije. W sensie, że muszą wszyscy robić wszystko za mnie, a ja ewentualnie, jak wszyscy są zdebuffowani, to walnę sobie coś z młota i może coś zabiję przypadkiem. Nie siedzi mi ten tryb gry, ja właśnie wolę się bawić w debuffy, gra myślę jest ciekawsza wtedy, przez to właśnie robimy sobie łucznika. Mimo, że to jest challenge do 140, siema stary, to mimo wszystko chcę bawić się w atakę. Ja bardzo w grach lubię właśnie pety, rozbudowywanie sobie, wiecie, swojej własnej postaci i jej współpracowniku, że tak powiem. Mam długopis, w ogóle będę się nim bawił. Dlaczego? Dlatego, że piszę... nie mogę wam powiedzieć, bo to chyba jest... A nie, kiedy to jest? To jest film pokazany w środę, to mogę wam powiedzieć. Czyli piszę lewą ręką jeszcze. Jeszcze mam ten challenge, który widzieliście w sobotę. Tak czy siak, nie uciekam, będę walczył do końca, stary. Tak czy siak, no po prostu lubię grę z petami i będę chciał sobie właśnie zrobić fajną watachę. Na watachę mam już plan. Będzie to watacha złożona z kruka. Dokładnie tak, znowu będzie kruk, będziemy musieli go expić. Myślę, że będę sobie pomagał mocno kamieniami Tresera, żeby ten kruk miał mniej więcej taki sam level jak ja. Że jak przypuśćmy, będę miał 35, to żeby kruk też miał 35, w tym momencie będę czuł progres tego kruka. Dodatkowo chcę mieć tłuka, bo bardzo się nastawiłem na tłuka, chciałem go mieć na rycerzu. Niestety, no nie udało się, więc tłuk jest po raz drugi w planach i tym razem będę go miał. Zwłaszcza, że teraz chyba tłuk dostał buffa, że tak powiem, ponieważ ma twoją starą jako debuff cały czas. Dostał buffa takiego, że po prostu ma twoją starą, kiedy łuk już tego nie ma, a w zamian tego ma dodatkowego debuffa, czyli jakby wydaje mi się, że mamy full debuff, w sensie mamy krótkie spięcie za trutą, w sensie truciznę, mamy podpalenie, mamy, wiecie, obniżenie PA, strzał strategiczny, piach. Dodatkowo mamy twoją starą i front kicka z tłuka, jeszcze mamy szpilę od kruka, więc myślę, że taka watacha będzie miała naprawdę full debuff. Czym się bardzo jaram, bo ja jakby uwielbiam debuffować w tej grze. Dlaczego nie gram w Woodu? Nie wiem, jakoś mi się łuk chyba bardziej podoba od Woodu. Matka, co tu robisz? O nie, znowuż ci zabiją. Ale straszne, jesteś ranny, stary, co się dzieje? Super, zabili nam wszystkich. Dobra, lecimy sobie dalej, tak się przychodzi. Poszukam swojego braciszka. Dobra, o, super, dostaliśmy level, bardzo fajnie. Bierzemy sobie preckę na jeden. Jeżeli chodzi o rozdawanie umek na łuczniku, no to powiedzmy, że jeszcze za bardzo tego nie ogarniam. Zrobimy sobie coś takiego. Będę czytał sobie poradniki. Mam też kumpla, który gra łukiem. I myślę, że on dosyć mocno mi pomoże. Póki co to nie ma większego znaczenia.
Jak coś zwalę, to sobie zrobimy resecik i tyle. Dobra, panie pułkowniku, gdzie ja mam iść teraz? Odszukaj Paula. Paul chyba był gdzieś tu. To w ogóle parobki tu są w ogóle, co tu się dzieje? Halo, łysy, proca? Co? What the fuck? Ej, co tu się dzieje? Naprawdę są takie postacie? Ej, co tu się dzieje? To można expić sobie, patrzcie. To jest ekspowiska jakieś. Ej, nie wiedziałem o tym, bez kitu. Robimy to. Jestem ciekawy. Coś ciekawego. Zaraz mnie zabije ten parobek, nie? Dobra, nie zabije mnie na szczęście, ale zróbmy tak. Czy ja mogę atakować zwykłym atakiem? Wątpię. Mam łuk. Mogę, okej. Czyli cios pięścią po prostu leci, spoko. I dostajemy expo za to. Ło, ale kozak. No, więc, taki mam plan. Taki mam plan, trzy pety, bataha, która będzie, myślę, całkiem przyjemna. Robimy sobie w ogóle preckę w tym momencie, bo już nie mamy pierwszego levela. Bierzemy sobie tutaj cios pięścią, żeby już nie być ze zwykłego ataku, tylko ciosą pięścią. I lecimy sobie dalej, nasz tutorial. Są to pierwsze chwile, mówię, 26 czerwca. Dogram wam jeszcze, mogę go zabić? Czy on mnie zabije? Nie zabije mnie chyba, co? 26 czerwca plus jeszcze dogram wam film w środę, żebyście, albo we wtorek, żebyście mieli na bieżąco, ile leveli udało mi się wbić przez parę dni. No i cóż, zobaczymy. Do Broken Ranksa myślę, że wbije 140. Trochę to ambitne, co? Tak czy siak, no będę tryhardował fest, jestem zmotywowany. W ogóle mam teraz klasę maturalną, czyli jeszcze jest dodatkowy przypał. Ale teraz mamy wakacje, więc powinno jakoś to fajnie pójść. Zobaczymy, kiedy będzie Broken Ranks, bo nie wiadomo. Miała być premiera 4 lata temu, może być za 4 lata, może być 4 lata później, za 8 lat, nie wiadomo, tak czy siak czas jest dosyć nieograniczony póki co i po prostu będę musiał się spieszyć i patrzeć sobie na informacje na temat wersji 3D. Gdzie jest Paul? Ej, tu jest w ogóle jakiś kościół, co tu się dzieje? Mogę z nim pogadać, patrzcie, nie potrafię przejść questa, nie? Terniński żołnierz, ej, co to są za lokacje? W ogóle mi typie to nie było. O nie, mogę tu iść? Ja! Ej, patrzcie, co tu się dzieje? Co jest? Ustrojstwo! Ej, ja jakieś nowe etapy tutoriala przechodzę. Z urządzenia wydobywa się głos z wyraźnym autorskim akcentem. Paulu Tajerniczyku, dobrze, że nam posłużyłeś, ale zdaliś plan naszego Wehrmachtu. Ej, ja w ogóle... Co? Co jest? Paul, to ty! Ej, ja w ogóle odkryłem jakąś nową fabułę, ty, ja coś wybrałem, jakąś opcję przez przypadek. Zabili moją rodzinę. Ty byłeś zdrajcą, naraziłeś nas wszystkich. Co jest? Okazałeś się logistycznym durniem, giń. Dobywasz miecza. Ej, bijemy Paula po łbie, to jest chyba mój brat w ogóle, co się dzieje tutaj? Co za tutorial chory? 17 expa, dobra, mogę z tym pogadać jeszcze raz? Nie mogę. Idź do bogasza. Jakiś mini questik zrobiłem przy okazji, czajcie? To nie wiedziałem, że tak się da w ogóle. Dobra, ciekawe. No, tak czy siak, moi drodzy, ja już nie przedłużam. Zrobię sobie ten tutorial zaraz do końca i widzimy się jeszcze we wtorek, ewentualnie w środę, czyli chwilę przed wrzuceniem tego odcinka, żebyście zobaczyli sobie, ile sprogresowałem. Dzisiaj jest piątek, kiedy to nagrywam, więc mam cały weekend na robienie zajebiście ciekawych questów fabularnych po raz 14. O nie, to jest to autorski. O, zobaczmy, co nasz łuk potrafi. W sumie, nie, oglądaliśmy to kiedyś, chyba kiedyś na questach przychodziłem łucznikiem ten tutorial, nie? Czy coś takiego było? I chyba ten łucznik kompletnie nic nie robił, bo rzucał debuffy, który mnie trafiał. Dokładnie, tak mi się wydawało. O, dobra, trafił zatrutą. On jeszcze chyba ma w ogóle stare debuffy? Zobaczymy. Zobaczymy, czy twoją starą rzuci. O, gra strzał, właśnie tak się bije autorskiego ogra. Ale łucznik fajny. Ale kozak. Totalny, nie? Zabił, patrzcie, krytyka wrzucił, super. Dobra, moi drodzy, widzimy się we wtorek i tyle. Dzień dobry, witam serdecznie, środa. Podsumowanie kilku dni pracy ciężkiej, robienia questów fabularnych i tak dalej. Jeżeli pytacie, gdzie jest kamera, bo jej nie widzicie, no to nie ma jej. W sensie, to jest tylko krótkie podsumowanie. Ja dopiero wstałem, mam mokre włosy i generalnie mi się nie chce nic ustawiać. Wiecie, softboxa i tak dalej. Więc stwierdziłem, że bez sensu, nagram tylko krótkie podsumowanie. Moi drodzy, jak to wygląda po paru dniach expienia? No uwaga, level mam 42, dokładnie tak, 42 level nabity, mógłbym go nabić więcej, praktycznie poniedziałek i wtorek odeszły mi z planu gry, ponieważ nie było mnie w domu za bardzo, nie miałem czasu na grę i po prostu tak naprawdę wbiłem wszystko tak do niedzieli, nie? W niedzielę wieczorem grałem ostatni raz, ewentualnie wczoraj sobie wbiłem, zacząłem questa dekonstrukcja. Questy fabularne porobione, statek tam przejęty. Teraz tylko sobie jeszcze kończę dekonstrukcję, żeby sobie V1 chodzić i będziemy się bawili dalej. Teraz tak, co muszę powiedzieć? Ekwipunek mam i hajs mam przede wszystkim. I chcę tutaj podziękować bardzo osobom, które tutaj płaciły na streamie. Płaciły dosyć dużo hajsu, jakby ubrały mi całą postać, jeszcze spokojna nadwyżka jest. Jak widzicie, nawet guard heal tutaj już czeka na założenie. Tu jakieś jeszcze stalowe ramię. Ekwipunek ubrany wygląda w ten sposób. Nic jeszcze nie ulepszam. Jeżeli będziemy sobie coś ulepszali, zrobimy to na odcinku. Myślę, że za tydzień nawet, jeżeli, nie wiem, jakiś blok nie wyjdzie, który znowu będzie miał jakieś niesamowite informacje o nerfach, to po prostu sobie zrobimy jakieś ulepszanie, zmianę wyglądu, jakieś tatuaże sobie dodamy i tak dalej. To wszystko za tydzień. Tak czy siak, no postać ubrana myślę, że jest póki co full build. Mógłbym ewentualnie sobie jakieś sety kupić, ale po co tak szczerze, nie? Bo i tak póki co ten etap gry jest dosyć dynamiczny, więc nie ma sensu chyba. Guard skill czeka, kupuję sobie jeszcze jakieś obdartusy na 5-7. A propos streama, chcę też powiedzieć dwa słowa. Stream to jest w ogóle jakaś miazga.
116 osób było w momencie kulminacyjnym, że tak powiem, kiedy robiłem sobie właśnie nową postać na live'ie i ekspiliśmy sobie, więc dziękuję też za uwagę, bo 116 osób to jest w ogóle jakaś potęga, nie? Więc dziękuję, dziękuję, chyba jak tutaj wejdziemy, to mnie strażnicy Landła zabiją, tak mi się wydaje. Dokładnie, bo mam questę dekonstrukcję, że tego nie mogę tutaj iść. A chciałem się, a w sumie dobra, mogę się pochwalić, mam przy sobie. Mam też peta, nazywa się on Tłusty Kaczor, ma level 32. Expię go codziennie, od 30 levela mogę, od 40 levela mogę sobie bić klatki Tresera, więc robię je codziennie i dodatkowo robię też klatki na Barbarzyńcy, na Rycku i tak dalej. Więc tych kamieni sporo dostaję, myślę, że za parę dni spokojnie wyrówna sobie jego level z moim, co też będzie, myślę, całkiem spoko. Potem oczywiście husarią i tak dalej. Dobra, moi drodzy, co mogę powiedzieć? No, weekend 42 nabity, tak naprawdę. W piątek zaczęliśmy, w niedzielę skończyłem, no te dwa dni, poniedziałek, wtorek nie grałem, więc da się fajny levelek nabić. Teraz czeka mnie expienie na jakichś zetach, jakieś pojedynki może mnie wezmą. Zobaczymy, zaczynam expić. Widzimy się za tydzień. Dodatkowo teraz losowanie. Zapomniałem o tym powiedzieć na początku odcinka. Obiecałem wam losowanie, dwóch itemków, więc zaraz was zapraszam po prostu do losowania na stronę i tyle. Okej, losujemy, słuchajcie. Losujemy oczywiście z tego filmu. Tutaj był do wygrania grzebień i lysmary. Z tym, że grzebień sobie założyłem na łuka, więc dam częgwesy, okej? Możemy się tak mówić, mam nadzieję, że się nie obrazicie. Też jakby zrekompensowałem to na streamie, ponieważ na streamie rozdawaliśmy masę itemów. Właśnie na jakiś pas ofiarowania poszedł, smocze skrzydło tam poszło, flaszki jakieś, więc rozdawaliśmy. Tak czy siak losujemy sobie zwycięzcę. 172 osoby biorą udział, zobaczymy, kto wygra. Na początku myślę Cengwesy, czemu nie? Zobaczymy. Cyk. Uwaga. Nick Psychoryce. Disbalance here. Okej, Psychoryce, wyglądasz Cengwesy, napisz mi na kopertę Choryc. A teraz, ojej, co ja kliknąłem? O nie! O, jego kanał, zobaczcie. Ale ciekawe. Dobra, ja chcę cofnąć. I losujemy drugiego zwycięzcę, który wygrał Lysmary. Uwaga, proszę bardzo, cyk. Start. Lecimy. Kto wygra? Mr. Futro, Nick Olaf XXX. Dzień dobry, wygrałeś, możemy sobie na twój kanał nawet wejść. Mr. Futro, 38 subskrypcji. Proszę bardzo, piękny kanał, pozdrawiam serdecznie. Dobra, moi drodzy, dzięki za uwagę. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku z TRN, ewentualnie w sobotę, jeżeli was to interesuje. Zobaczcie także film poza TRN-owy, bo są naprawdę fajne filmy poza TRN-owy. Zapraszam na Instagrama, do zobaczenia, elo, elo, cześć!